wynosi 21 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Serdecznie witam przybyłych gości, a tych gości naprawdę jest bardzo dużo. Witam wszystkich proboszczów z naszych parafii, ościennych parafii. Witam serdecznie radnych powiatowych. Witam panie sołtysów sołtys gminy Łapy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Łapy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz naszej gminy oraz przede wszystkim naszych mieszkańców Łapy. Serdecznie witam ustępującą panią burmistrz, panią Urszulę Jabłońską, zastępcę burmistrza pana Wiesława Kamińskiego. Witam serdecznie wszystkich państwa. Burmistrzu, 77 milionów złotych pozyskanych dotacji, kilometry dróg, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, tereny inwestycyjne, centrum przesiadkowe, nowoczesna plaża w Uchowie, rewitalizacja centrum Ław wraz z reprezentacyjnym domem kultury. To tylko nieliczne, może nie nieliczne, niektóre kamienie milowe siódmej kadencji samorządowej. Kadencja dobiega końca. Ale bezsprzeczne jest to, że państwa praca, którą wykonaliście w tej kadencji, na zawsze odmieni oblicze Łap. Serdecznie dziękujemy. Pani burmistrz, w imieniu wszystkich dyrektorów szkół,
jednostek oświatowych z podziękowaniem za naszą wspólną pracę, ciężką i dla wszystkich Państwa radnych za to, co nam się udało osiągnąć, za wspólną pracę, przychylność, pomoc i to, że osiągnęliśmy razem naprawdę ostatnio bardzo dużo. Dziękujemy bardzo. Państwo, jest to pierwsza sesja ósmej kadencji, siódmą kadencję kończymy. Myślę, że wiele zostało rozpoczęte, wiele przed nami i życzę oczywiście, aby ta praca na rzecz samorządu łapskiego była jak najbardziej owocna, widoczna. Mamy dużą odpowiedzialność, duże przed nami decyzje, ogromne i tak naprawdę życzę panu burmistrzowi ósmej kadencji, aby ta współpraca była tylko i wyłącznie na rzecz mieszkańców, wszystkich mieszkańców, a tutaj wszystkim zgromadzonym życzę wszystkiego najlepszego. Teraz poproszę panią przewodniczącą komisji, miejskiej komisji wyborczej, panią Małgorzatę Wasilewską o wręczenie radnym zaświadczenie o wyborze na radnego. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do ceremonii ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbyło się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, pan Piotr Łapszo, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo ślubuję lub zwrot. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkich o powstanie. Prosimy o odebranie zaświadczeń. Panie Piotrze. Proszę Państwa, alfabetycznie wszystkie zaświadczenia. Poproszę Pana Karola Brzozowskiego o odebranie zaświadczenia. Pani Barbara Ekie. Pani Jabłońska Urszula. Łapińska Edyta Antonina. Pani
pani Malinowska Emilia. Pan Michna Maciej. Pani Micota Alicja. Pan Wojtowski Andrzej Witor. Pan pułkownik Piotr. Pan Szustak Wiesław. Pan Wincenciak Dariusz. Pan Żochowski Stanisław. Wszyscy otrzymali zaświadczenia o tym, że są radnymi. Teraz złożymy ślubowanie. Ja odczytam roty ślubowania i po kolei każdy radny, to znaczy radny, który wyczyta pan Piotr Łapszo, będzie właśnie mówił, albo ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Odczytuję rotę ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców. Pan Brzozowski Karol. Ślubuję. Pani Ekiert Barbara. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Grabowska Krystyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Wojciech Grodzki. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Gulewicz Leszek Paweł. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Iwacyk Klara. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Jabłońska Urszula. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Jaroszewski Przemysław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Karasiewicz Adam. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Kitlas Iwona. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Łapińska Edyta Antonina. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Piotr Łapszo Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Maciejewski Sławomir Jan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Malinowska Emilia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Michno Maciej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Micota Joanna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Mojkowski Andrzej Witold. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan pułkośnik Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Szustak Wiesław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Wincenciak Dariusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Żochowski Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Łapach. Teraz już skoro stoimy, już nie będę prosiła o powstanie. Teraz ślubowanie wobec Rady Miejskiej złoży nowy wybrany burmistrz Łap, pan Krzysztof Gołaszewski. Obejmując urząd burmistrza Łap, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę Państwa, ja kilka zdań, jeżeli mogę.
Szanowni radni, Rady Powiatu, Rady Miejskiej w ławach obecnej i poprzedniej kadencji, szanowni księża, sołtysi, mieszkańcy miasta i gminy Łapy. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejszą uroczystość, gdyż jest to dla mnie dzień szczególny. Urodziłem się i wychowałem w Łapach, także tutaj założyłem rodzinę i rozpocząłem pracę zawodową. Tutaj mieszkańcy wybrali mnie na radnego Rady Powiatu Białostockiego poprzedniej kadencji. Jak tak się głęboko zastanowić, mogę stwierdzić, że Łapy to całe moje życie. A dzisiaj złożyłem ślubowanie jako burmistrz, czyli gospodarz tego miejsca, mojego miejsca na ziemi. Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnią ciężką pracą, wieloma wyrzeczeniami oraz wytrwałością w dążeniu do celu. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Łapy, którzy zdecydowali się oddać na mnie swój głos, a przez to obdarzyć mnie swoim zaufaniem. Dziękuję także tym mieszkańcom, którzy na mnie nie głosowali, ale poszli na wybory i wyrazili tym samym troskę o naszą małą ojczyznę. Mam nadzieję, że ciężką pracą i efektami konkretnych działań zasłużę także na ich zaufanie. Pragnę podkreślić, że tak jak mówiłem na spotkaniach podczas kampanii wyborczej, ja ubiegałem się o zatrudnienie u mieszkańców Łap na najbliższe 5 lat, a nie o władzę dla samej władzy. Przedstawiłem ambitny, konkretny i realny program rozwoju miasta na lata 2018-2023, który będę realizował, bo ja i moi ludzie, którzy mi zaufali, wierzymy w niego. Samorząd to wspólnota, w której wszyscy zgodnie powinniśmy zabiegać o to, żeby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej. Wiemy, że jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdy w myśl powiedzenia wszystkie ręce na pokład, poddamy się zgodnej pracy na rzecz Łapy. Szczególnie mówię to do radnych, sołtysów i także innych osób zaangażowanych w życie publiczne. Znajdujemy się obecnie w szczególnym czasie, gdyż wspólnie obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zaczynamy nową kadencję łapskiego samorządu. Jestem pewien, że te dwa wydarzenia łączy coś więcej niż nam by się wydawało. 100 lat temu liderzy środowisk politycznych i społecznych, pomimo oczywistych różnic, połączyli swoje siły, aby uczynić Polskę wolną i niepodległą. Między innymi można tu wspomnieć Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa czy Paderewskiego. Oni zdali swój egzamin z patriotyzmu. Wobec tego i tutaj my w Łapach powinniśmy zjednoczyć się pod łapskim sztandarem, aby pomimo różnic zgodnie pracować dla dobra mieszkańców i naszej gminy. Jeśli im udało się 100 lat temu, to i nam, proszę Państwa, powinno się udać. Ja ze swojej strony deklaruję, że drzwi mojego gabinetu będą zawsze otwarte dla osób chcących pracować i działać na rzecz Łapy. Wyciągam otwartą dłoń do osób wszystkich, które chciałyby poświęcić trochę czasu i energii na rzecz naszej społeczności. Chciałbym, żeby ze słownika w Łapach wyrzucić słowa nie można i nie da się. Musimy poważnie myśleć przede wszystkim o przyszłości, myśleć o Łapach w kategoriach dobrego życia dla naszych dzieci i wnuków. Wiele osób w tej sali pamięta silne i potężne i prężne rozwijające się Łapy z zakładami, pamiętamy dzieci na łapskich podwórkach, placach zabaw. Wierzę, że możemy przywrócić tą siłę, wykorzystując nasze położenie, ciągi komunikacyjne oraz potencjał dla rozwoju przedsiębiorczości. Trzeba będzie pracować jeszcze ciężej, wykorzystując mądrość poprzedników i energię młodych pokoleń. Wierzę, że jeżeli będzie zgoda, to damy radę. W związku z tym na końcu chciałbym podziękować wszystkim burmistrzom poprzedniej kadencji. Panu Romanowi Czepę, panu Tadeuszowi Wróblewskiemu, panu Jerzemu Majkowskiemu, panu Wiktorowi Brzosko, pani Urszuli Jabłońskiej. Obiecuję, że wszystko, co z Państwa działań było dobre i co służyło mieszkańcom, będę kontynuował. W ostatnim zdaniu chciałbym jeszcze przytoczyć pewną myśl, która dla mnie ma szczególne znaczenie. A brzmi ona następująca. Odwaga jest dobra, ale wytrwałość jeszcze lepsza. Życzę wszystkim tu zgromadzonym życiowej odwagi do czynienia dobra, spełniania swoich marzeń, ale przede wszystkim życzę Państwu wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów. A radnych proszę o wytrwałość w zgodnej i konsekwentnej pracy na rzecz naszej gminy. Tak nam dopomóż Bóg. I jeszcze na koniec chciałbym również podziękować Pani Burmistrz za współpracę jako radnego powiatowego, za te lata, które współpracowaliśmy. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz dziękuję serdecznie bardzo za życzenie, za kwiaty. Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad pierwszej sesji. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji, przygotowany przez zwołującego pierwszą sesję komisarza wyborczego Białymstoku. Pierwsze, otwarcie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Łapach. Drugie, wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Trzecie, złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza Łap. Piąte, przyjęcie porządku obrad. Szóste, wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łapach. Siódme, wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Łapach. Ósme, wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łapach. Dziewiąte, zamknięcie obrad. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę uwag żadnych, także uważam, że porządek obrad został przeze mnie przedstawiony, przyjęty przez wszystkich radnych. Teraz przystępujemy do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Procedura wyboru jest następująca. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Drugie, powołanie komisji skrutacyjnej. Trzecie, prezentacja kandydatów. Czwarte, przeprowadzenie tajnego głosowania. Piąte, podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Przypomnijmy, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę. Bardzo proszę. Teraz jeszcze nie, zgłoszany kandydat. Się zaprezentować. Bardzo proszę. O zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego. Czy pan Sławomir Maciejewski wyraża zgodę? Tak, mikrofon działa, ja wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze są kandydaci? Zgłosił kandydaturę na przewodniczącego Rady Miejskiej w Łapach pana Piotra Łapszą. Wyrażam zgodę. Słyszałam, wyraża pan zgodę, Piotr Łapszy. Dwie kandydatury są. Teraz powołanie komisji Czy są jeszcze inni kandydaci, będą zgłoszeni tutaj? Bardzo proszę. Na przewodniczącego Rady Miejskiej. Nie ma.
Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady. Kto jest za tym, żeby zamknąć listę z dwoma kandydatami do Rady Miejskiej? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę? Na przewodniczącego Rady Miejskiej, tak. Kto jest za tym, żeby zamknąć tą listę z dwoma kandydatami na przewodniczącego do Rady Miejskiej? A wszyscy radni są za tym, żeby listę zamknąć. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów. Teraz przystąpimy do powołania komisji rekrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji rekrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. Proszę bardzo. Chciałbym zgłosić pana Dariusza Wincenciaka. Czy pan Dariusz wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Proszę bardzo, pani burmistrz. Zgłaszam panią Emilię Malinowską. Czy pani Emilia Malinowska wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Komisji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan. Zgłaszam Przemysława Jaruszewskiego. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy jeszcze są chętni do... Proszę bardzo, pan Wiesław. Zgłaszam panią Barbarę. Czy pani Barbara wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Co najmniej trzy. Czy jeszcze są kandydaci do pracy w komisji skrutacyjnej? Nie widzę, nie widzę. Stwierdzamy kogoś, proszę. Nie ma? Stwierdzam, że do komisji skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni. Pan Dariusz Wincenciak, pani Emilia Malinowska, pan Przemysław Jaroszewski, pani Barbara Ekiel. Czy radni wyrażają zgodę, żeby ta komisja pracowała? Bo jeszcze będzie kontynuowanie, tak? Teraz jest. Kto jest za? Kto jest za tym, żeby ta komisja w takim składzie pracowała? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Wszyscy są za, nie widzę sprzeciwu. Komisja, teraz ogłaszam 10-minutową przerwę, żeby komisja mogła wybrać swojego przewodniczącego, żeby się ukonstytuowała. Bardzo proszę, 10 minut przerwy. Panie burmistrza, my wszystkie nasze decyzje, które będą podejmowane dla naszego miasta i jego mieszkańcy, były zawsze zgodne z wolą Boga. Z gminy Łapy towarzyszymy modlitwą i swoim błogosławieństwem, aby Duch Święty oświecał wasze umysły, serca i prowadził ku dobremu tej wspólnoty, którą wszyscy tutaj tworzymy, czy księża, czy mieszkańcy Łap, czy okolicznych wsi, całej gminy. Niech to Boże błogosławieństwo, opieka Matki Najświętszej właśnie w całej agencji i tej całej Radzie waszej towarzyszy wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy. Pan z wami, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego stąd na was pozostanie na zawsze. I prośmy Matkę Najświętszą o jej wstawieństwo u Syna. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić po trzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Szczęść Boże,
waszej pracy. Zapłać. Przystępujemy obecnie do ustalenia zasad głosowania. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o zapoznanie rady ze sposobem głosowania. Szanowni Państwo, przedstawię zasady głosowania. Karta głosowania wygląda w następujący sposób. Są dwie kandydatury na przewodniczących Rady Miejskiej, pan Sławomir Jan Majciejewski i pan Piotr Łapszo. Przy każdym nazwisku znajduje się karteczka za, karteczka przeciw, karteczka wstrzymuje się. Aby głos był ważny, oddajemy pod kandydaturą w karteczce X, zaznaczamy za, ewentualnie przeciw lub wstrzymuje się. Jeżeli będzie powtórzą się dwa znaki u pana Piotra i u pana Maciejewskiego, będzie głos nieważny. Przy jednym kandydacie. Nie ma żadnych uwag, więc przystąpimy do głosowania. To znaczy... Bardzo proszę, może kandydaci... To znaczy, proszę zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego Rady o zabranie głosu w kolejności alfabetycznej. Także pan Majewski jest i pan Łapszo. Pan Piotr Łapszo, bardzo proszę. Szanowna Rado, szanowny panie burmistrzu, szanowni panowie proboszczowie, szanowni mieszkańcy, bo to mieszkańcy są tu najważniejszą personą w tej chwili, bo dzięki mieszkańcom jesteśmy tu wszyscy razem. Naprawdę dziękuję za wybór mnie na to zaszczytne stanowisko radnego i mogę Państwu gwarantować, że będąc przewodniczącym Rady Miejskiej, będę człowiekiem niezależnym. Będę wyciągał rękę do każdej frakcji. Jest nas tu trzy frakcje, są niezależni, jest nasze Podlasie, jest PiS. I nie będzie tu żadnych podziałów. Osoba przewodniczącego to osoba, która ma łączyć wszystkich radnych, prowadzić obrady w sposób rzetelny i doprowadzić do tego, by wszystkie uchwały, które przechodzą, służyły nam, mieszkańcom. Naprawdę bardzo dziękuję i będą mogli Państwo na mnie jako radni liczyć w każdej potrzebie. Dziękuję bardzo. Proszę o zadawanie pytań dla pana Łapszy. Jeżeli są, no. Jeżeli nie ma, to przejdziemy do pana, teraz do pana Maciejewskiego. Szanowni Państwo, pełniąc Państwa funkcji, jestem radnym 7 kadencję. W poprzedniej kadencji byłem przewodniczącym Rady Miejskiej w Łapach. Obiecuję Państwu moje doświadczenie i moją pracowitość w pełni obowiązków przewodniczącego Rady Miejskiej w Łapach. Będę postawał zgodnie ze statutem i z ustawą o samorządzie gminy. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Czy może Pan nam obiecać również swoją bezstronność? Ja myślałem, że nie będzie takich pytań, które... Zresztą nie wiem, dlaczego Pani dopuściła do zadawania pytań, skoro nie ma tego w porządku. Więc uważam, że to jest nie... A poza tym jest to niestosowne. Zresztą my się przyzwyczaiłem do tego już, że Pani Barbara Kiet ma jakieś swoje pomysły. Obiecuję bezstronność, tak. W ogóle w scenariuszu jest do zadawania pytań Państwa. Proszę bardzo, czy jeszcze są pytania do pana Sławka? Proszę teraz komisję skrutacyjną do przeprowadzenia. Szanowni Państwo, głosowanie odbywające będzie się w następujący sposób. Osoba wyczytana z listy podchodzi, odbiera kartę do głosowania, przechodzi do pomieszczenia, zaznacza na liście znaki odpowiednie i wrzuca głos do urny. Następnie będzie wyczytana następna osoba z listy. Zoski Karol. Nie zabrzmiało. Nie zabrzmiało. Już nie rozumiem. To jest ważne.
Pani Barbara Eckert. Pani Krystyna Grabowska. Pan Wojciech Grodzki. Pan Leszek Paweł Gulewicz. Pani Klara Iwacyk. Pani Urszula Jabłońska. Pan Przemysław Jaroszewski. Pan Adam Karasiewicz. Pani Iwona Kitlas. Pani Edyta Antonina Łapińska. Pan Piotr Łapszo. Pan Sławomir Jan Maciejewski. Pani Emilia Malinowska. Pan Maciej Michno. Pani Joanna Micota. Pan Andrzej Witold Mojkowski. Pan Piotr Półkośnik. Pan Wiesław Szóstak.
Pan Dariusz Wincenciak. Stanisław Żochowski. Wszyscy radni oddali swój głos. Ogłaszam 10-minutową przerwę, a komisję skrutacyjną proszę o obliczenie głosów i podanie wyniku głosowania. Jest godzina 16:10. Spotykamy się z powrotem na sali. Komisja skrutacyjna powołana na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Łapach w dniu 21 listopada 2018 roku do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Łapach. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący pan Dariusz Wincenciak, członek komisji pani Emilia Malinowska, członek komisji pan Przemysław Jaroszewski, członek komisji pani Barbara Eckert. Ustaliła, że na stan 21 radnych sesji uczestniczyło 21 radnych. W głosowaniu tajnym wzięło udział 21 radnych. Głosów ważnych oddano 21, nieważnych 0. Kandydaci na przewodniczącego Rady otrzymali następującą liczbę głosów. Pan Sławomir Jan Maciejewski otrzymał 11 głosów. Pan Piotr Łapszo otrzymał 10 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że bezwzględna większość głosów otrzymał pan Sławomir Jan Maciejewski. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łapach został wybrany pan Sławomir Jan Maciejewski. Podpisy komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Dziękuję. Gratuluję radnemu wybranemu na przewodniczącego Rady Miasta, Rady Miejskiej w Łapach panu Janowi Sławomirowi Maciejewskiemu i życzę owocnej pracy. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej została podjęta. Także gratuluję panu przewodniczącemu i proszę o dalsze prowadzenie obrad. Pani radna spytała, bo nie będę rozmawiał. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować za wybór, szczególnie tym, którzy głosowali na mnie, a również tym, którzy nie głosowali. Chciałem podziękować mojemu kandydatowi. I prośba taka, żeby nie brał do końca wzoru ze swoich starszych kolegów radnych. Zresztą to się o tym przekona nie raz jeszcze.
tutaj było takie pytanie dotyczące bezstronności. Oczywiście ono było takie z kontekstem. Ja może nie będę tego dalej rozwijał, ale obiecuję Państwu bezstronność i tak jak obiecałem swoją pracowitość i doświadczenie. Tak przede wszystkim. Skoro... Ja rozumiem, tak, tak, ale jeszcze można, jeszcze dwa słowa jeszcze. Szanowni Państwo, wielebni księża przede wszystkim, jesteśmy akurat pierwszą kadencją, której obrady są transmitowane. Jest taki dzisiaj dzień szczególny. Jest taki dzień szczególny dzisiaj, dzień imieni naszego duszpasterza, jego ekscelencji księdza biskupa Janusza Stępnowskiego. Myślę, że tą drogą chciałbym w imieniu nas wszystkich złożyć jak najlepsze życzenia, wielu łask Bożych, pomyślności, wytrwałości w tym rolę trudnej pracy duszpasterza diecezji łomżyńskiej. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, księże biskupie. Również obiecałem księdzu dziekanowi, że prosił od księdza dziekana te słowa, że po prostu nie, dlatego go dzisiaj nie ma, że jest właśnie na liniach księdza biskupa. Dlatego jeszcze raz złożyć jak najlepsze życzenia dla wszystkich, myślę, bez względu na to, z jakiego klubu jesteśmy, czy z jakiej frakcji. To tyle takiego krótkiego wstępu. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łapach. Proszę o zgłoszenie kandydatów. Oczywiście komisja skrutacyjna zostaje to samo. Proszę bardzo, pan Wasimik. Zgłaszam kandydaturę pani Urszuli Jarmacki. Czy pani Urszuli to wyraża go? Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Szóstaka. Czy pan Szóstek Rady Szóstego ma zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Szagulewicz. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Piotra Półkośnika. Dziękuję. Czy pan Rady Półkośnik ma zgodę? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Krzysztof Kraszewski. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Stanisława Żuskiego. Dziękuję bardzo. Pan Szkowski, wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Jeżeli nie ma, to zamykam listę. Może przegłosować to, tak? Niekoniecznie. Na przygotowanie kart do głosowania. Na przygotowanie tego wszystkiego. Znaczy mamy do obsadzenia, tak najładniej brzmi. Mamy wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, dlatego po prostu na jednej kartce musimy wybrać, postawić minimum jeden, znaczy maksimum dwa krzyżowe. Wybieramy dwie osoby, także maksymalnie dwa. Ja dużo zgłoszeń, tak? Urszula Jarmolka, Wiesław Szóstek, Piotr Kościół i Stanisław. Oczywiście to zmiana ilość głosów, tak jak może przewodniczący, jak już mówił. Także zgłaszam 10 minut. Prosiłbym, żeby radni zobaczyli, czy są sąsiedzi obok, czy są osoby. Znaczy oprócz tego oczywiście, które będą. Jesteśmy przy punkcie dotyczącym wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łapach. Odejdę ten głos panu przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. Wyjaśnię zasady głosowania. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, które wyglądają w następujący sposób. Karta do głosowania na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łapach. Zawarta jest w niej cztery nazwiska w kolejności następującej. Pani Urszula Jabłońska, pan Wiesław Szóstak, pan Piotr Półkośnik, pan Stanisław Rzechowski. Każdy radny oddaje na karcie do głosowania dwa znaki przy nazwisku jednym i drugim, wybierając z karty czterech kandydatów. Czyli spośród czterech dwa nazwiska
mają zawierać znaki. Jeżeli będzie więcej znaków, głos będzie nieważny. Czyli podobna zasada, jak była poprzednio przy wyborze przewodniczącego. Jest karteczka za, karteczka przeciw i wstrzymuje się. Komisja skrutacyjna, tak jak poprzednio, odczyta w kolejności alfabetycznej imiona, nazwiska radnych, którzy się zgłoszą po odbiór karty do głosowania, przejdą do pomieszczenia, zagłosują i wrzucą do urny. Czy są pytania? Dwa stanowiska do obsadzenia, to nie ma wątpliwości. Proszę bardzo, pan Brzozowski Karol. Pani Barbara Eckert. Pani Krystyna Grabowska przygotuje się. Krystyna Grabowska. Przygotuje się pan Wojciech Grodzki. Pan Wojciech Grodzki. Przygotuje się pan Leszek Paweł Gulewicz. Pani Urszula Jabłońska. Przemysław Jaroszewski. Omir Jan Maciejewski. Pani Emilia Malinowska. Pan Maciej Michno. Pani Joanna Micota. Andrzej Witold Mojkowski. Pan Piotr Pułkośnik. Pan Wiesław Szóstak. Pan
Pan Dariusz Wincenciak. Stanisław Rzechowski. Bardzo dziękuję. Lista została wyczerpana. Komisja sputacyjna powołana na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Łapach dnia 21 listopada 2018 roku do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łapach. Komisja sputacyjna w składzie: przewodniczący pan Dariusz Wincenciak, członek pani Emilia Malinowska, członek pan Przemysław Jaroszewski, członek pani Barbara Ekit. Ustaliła, że na stan 21 radnych w sesji uczestniczyło 21 radnych. W głosowaniu tajnym udział wzięło 21 radnych. Głosów ważnych oddano 21, nieważnych 0. Kandydaci na wiceprzewodniczących Rady otrzymali następującą liczbę głosów. Pani Urszula Jabłońska 12 głosów, pan Wiesław Szustak 9 głosów, pan Piotr Pułkościk 11 głosów, pan Stanisław Rzechowski 9 głosów. Komisja sputacyjna stwierdza, że bezwzględną większość głosów otrzymali pani Urszula Jabłońska, pan Piotr Pułkośnik. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Łapach zostali wybrani pani Urszula Jabłońska, pan Piotr Pułkośnik. Podpisano 4 podpisy z komisji sputacyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łapach została podjęta. Gratuluję panu wiceprzewodniczący. Zapraszam tutaj do prezydium, do pracy. Proszę państwa. Dziękuję bardzo za głosy. Ja również dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym, skoro jestem już ten mikrofon trzymam, podziękować, bo o tym zapomniałem. To muszę przyznać w imieniu chyba wszystkich radnych poprzedniej kadencji. Panu wiceburmistrzowi Wiesławowi Kamińskiemu za jego wkład pracy, za to, że to miasto wreszcie zaczęło oddychać, że pojawiły się inwestycje, które były od dawna oczekiwane i chcę włożone sercem to wszystko. Naprawdę jesteśmy dumni, że mogliśmy tu współpracować razem z panem. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować jeszcze kilku osobom. Jest tu z nami, tak zawsze cicho siedzi. Nie pokazuje się to często. Pani sekretarz Ania Rutkowska. Pani Aniu, serdeczne dzięki za wszystko, naprawdę. Nie ma. Szukam panią skarbnik, nasze kochane pieniążki. Myślę, że naprawdę tutaj wiele było sprzeczek, pytań, ale zawsze pani skarbnik potrafiła sprawę wyjaśnić, przetłumaczyć, także no, myślę tu bardzo ważną rolę, chociaż to zawsze, no, pilnowała tego budżetu, to jest podstawa. I myślę, że za to należą się jej szczególne podziękowania. Nie wiem, czy pani Ani Kryszkowik, ale czy jest? Nie widzę. Nie było, ale chciałbym, ponieważ jest nagrywane, transmitowane, chciałbym się złożyć podziękowania w imieniu ustępującej Rady Miejskiej. Naprawdę są to osoby, które tutaj ciągną pracę w tym urzędzie. Dlatego jeszcze raz, przepraszam, że tak nie powiedziałem tego przy gratulacjach i podziękowania dla pani burmistrz, ale myślę, że to ważne, żeby to zrobić w tej chwili. Wszystkim pracownikom urzędu dziękuję za pracę w poprzedniej kadencji i liczę, że w tej kadencji również będziemy jeszcze lepiej współpracować ze wszystkimi. Także jeszcze raz dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu, od was pewnie, tak?
Szanowni Państwo, ja oczywiście bardzo krótko. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze może właśnie za tych o siebie podziękować? Rozumiem, że wszyscy. Proszę bardzo, Pan Radny Wasz. Ja może nie chciałbym podziękować, tylko chciałbym powiedzieć, bo jest duże zgromadzone grono ludzi, prawda? Tutaj mieszkańców. Jest też transmisja, więc pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają. Chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda sytuacja, bo tak my, radni, tutaj niezależni radni naszego Podlasia, proponowaliśmy, żeby w prezydium, skoro są trzy komitety, trzy frakcje, w prezydium są trzy miejsca, powinny być reprezentowane przez trzy frakcje. Widzimy, jak to w tej chwili wygląda i mam nadzieję, że mieszkańcy też to widzą. Więc dziękuję bardzo. Panu radnemu, myślę, że rzeczywiście to widzą, obserwują działania wszystkie Państwa, naprawdę. Nikt tutaj się nie zmasza od nas żadnymi propozycjami w tej sprawie, także proszę mówić prawdę po prostu. No już musimy mówić prawdę. Także to tyle. I jeszcze informacje dla radnych. Tutaj od pani Reny. Chodzi o kwestię oświadczeń majątkowych. Należy zwrócić się do biura rady w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia dzisiaj. Jeżeli kogoś to dotyczy, należy również załączyć informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, który uzyskał mandat. Macie Państwo te wszystkie druki, zostaliście razem z materiałami na sesji. I również prośba taka Pani już taka porządkowa, żeby przekazać do biura rady oświadczenie, z jakiej formy przekazywania materiału na sesji chcecie Państwo wprost. Chodzi o to, czy drogą elektroniczną, czy papierową. I również kwestia przelewu pieniążków, diet radnych na konto. Też macie Państwo druki załączone. Także byłaby to taka prośba, żeby te wszystkie materiały na początku złożyć jak najszybciej. Także ja w tej chwili zamykam pierwszą sesję 8 kadencji Rady Miejskiej w Łapach. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję przede wszystkim tak się zgromadzonym mieszkańcom przede wszystkim. Ale... Dziękuję. Zapraszam na kolejną sesję. Obrady są transmitowane, także jeśli ktoś nie może być, zapraszam do oglądania. Dziękuję.